Cześć wszystkim. Witamy na kanale Lady and Benny. Z tej strony Benny. I Lady. Dzisiaj chcieliśmy wam przybliżyć build barbarzyńcy supporta. Chcieliśmy opowiedzieć pokrótce o tym, jak powinien być taki barb ubrany, jakie powinien mieć na sobie itemy, jak powinny wyglądać jego umiejętności, skille pasywne. Pokrótce omówimy też gameplay. Na wstępie może zaznaczę, że barbarzyńcy jest dość prosto złożyć. Dość proste role potrzebuje w itemach, więc nie jest to problem, aby szybko ubrać go w sprzęt. Natomiast zdecydowanie więcej wysiłku wymaga nauczenie się odpowiedniego gameplayu. Nauczenie się odpowiedniego timingu, tak aby wszystkie operacje, jakie barb musi w trakcie giera wykonywać, robić w dobrym czasie, żeby wszystko się ładnie zazębiało. Jak Benny wspomniał, gameplay barbem nie jest łatwy, więc dlatego postanowiliśmy przygotować ten materiał, żeby trochę pomóc wam w opanowaniu pewnych umiejętności i zrozumieniu mechaniki działania barba supporta. I może zaczniemy od tego, aby przedstawić wam poszczególne elementy wyposażenia, jakie powinien posiadać nasz barbarzyńca. Zacznijmy omówienie postaci barbarzyńcy od itemów, jakie powinien on mieć na sobie. Podstawową rzeczą, która jest wymagana, to setra ekora, składający się z czterech elementów: napierśnika, spodni, naramienników oraz rękawiczek. Dzięki temu zyskujemy drugi bonus z zestawu, polegający na tym, że dzika szarża zyskuje efekty wszystkich run. Jeśli chodzi o statystyki, jakie powinny być w tych itemach, to typowo defensywne, więc jest tutaj dowolność, czy będzie to witalność, czy punkty życia przy trafieniu, czy punkty życia, czy odporności, pancerz. Ważne jest to, żebyśmy mieli w naramiennikach oraz w rękawiczkach 8% do skrócenia czasu odnowienia. I w rękawiczkach również fajnie, jeżeli występuje szybkość ataku. To jest też potrzebny skill na barbie. W dodatkowych umiejętnościach, w dodatkowych statystykach możemy mieć zwiększenie do podnoszenia kul zdrowia. To jest przydatne, będziemy w ten sposób szybciej podnosić kuleczki, którymi będziemy boostować szamana. Kolejnym itemem jest korona Leoryka. Jest ona wymagana ze względu na swój afiks, który zwiększa nam tutaj skrócenie czasu odnowienia. Afiks powinien być minimalnie 95%, im bliżej maksimum, tym lepiej. A statystyki w koronie też tutaj dowolność, punkty życia, witalność, zręczność, inteligencja. Co nam tutaj wypadnie, nie ma to większego znaczenia. Kolejnym itemem jest amulet. Najczęściej używany jest tutaj medalion Rondala, z tego względu, że w dodatkowych statystykach ma on zwiększenie do podnoszenia kul zdrowia. To jest, tak jak wspomniałem, ważne. Statystyki podstawowe, no tutaj skrócenie czasu odnowienia i fajnie, jeżeli również jest szybkość ataku. Może to być inny amulet, nie musi to być koniecznie akurat ten. Możemy też używać amuletu piekielnego ognia, aby zyskać dodatkową umiejętność pasywną. Czy możemy również mieć jakiś amulet, który zapewnia nam niewrażliwość na dany żywioł. Z tym, że jeśli chodzi o amulet, który zwiększa nam odporności na dany żywioł, to można go używać, aczkolwiek moim zdaniem jest to bez sensu, ze względu na to, że po buffie w patchu 2.6.1 no barb zyskuje tak wysoką wytrzymałość, że to w zasadzie nie jest konieczne, więc tu bym się bardziej skupiła na takim amulecie, który będzie nam maksymalnie zwiększał zasięg podnoszenia kul zdrowia. Mhm. Kolejnym itemem będą karwasze. Tutaj mamy dwie opcje w zależności jak nasze party będzie wyglądać. Jeżeli to jest standardowe party czteroosobowe, no musimy mieć tutaj nemezisy ze statystykami dowolnymi, na przykład witalność, zręczność, pancerz, odporności na wszystkie żywioły, tutaj typowo defensywne statystyki. Na przykład jeżeli gramy w party dwuosobowym, jeżeli nasz DPS wymaga większego boostu do zadawanych obrażeń, możemy wtedy używać silnorękich karwaszy, ale nie jest to częste, raczej barby używają karwasze Nemesis. Kolejne itemy to pierścionki. Musimy posiadać na sobie obsydianowy pierścień Zodiaku oraz Oculusa. W obu
tych pierścionkach konieczna statystyka to skrócenie czasu odnowienia. Fajnie właśnie, jeżeli też będzie tutaj szybkość ataku. Mogą się pojawić w dodatkowych statystykach odporności, ale przede wszystkim szybkość ataku i też musimy zwrócić uwagę na to, żeby Oculus miał odpowiednio wysoki afix, powyżej 82, tak aby zwiększać maksymalnie, boostować swojego DPS-a. Kolejna rzecz, o której muszę powiedzieć, to pasek, jaki powinien mieć nasz barbarzyńca. Używamy dwóch pasków zamiennie, jednego w kostce, drugiego na sobie. Jest to Duma Cassiusza, która wydłuża czas działania przezwyciężenia bólu. Tutaj musimy mieć ten afix maksymalny, także musi to być 6 sekund. Drugim paskiem jest łańcuch Hilanika, który zwiększa z kolei szybkość ruchu po użyciu okrzyku wojennego. I tu w zależności, który pasek mamy lepszy, używamy go na sobie, drugi dajemy do kostki. Statystyki w tych paskach są dowolne, też przyda się na pewno zwiększenie do podnoszenia kul zdrowia, ale statystyki, które są, tak powiem, podstawowe, to witalność, odporności, mogą to być punkty życia za wydane punkty furii. Tutaj nie musimy się nad tym specjalnie skupiać. Przejdźmy może do butów. Muszą być to buty iluzoryczne, z tego względu, że musimy mieć swobodę poruszania się wśród mobów. I tu także statystyki typowo defensywne, nie potrzebujemy jakichś wielkich rzeczy. Witalność, odporności, może być szybkość poruszania się, żeby być szybszym w trakcie giera, ale najważniejsze, żeby to były po prostu iluzoryczne buty. Jakich używamy broni, bądź też tarczy, są dwie wersje. Możemy grać ze znieważaczem oraz ze sprytem łotrzyka. W ten sposób zyskujemy boost do szybkości ataku. Oczywiście oba te mieczyki wówczas muszą mieć skrócenie czasu odnowienia i również szybkość ataku. To jest jedna wersja. Natomiast częściej wydaje mi się używana jest wersja z tarczą, z tego względu, że zdecydowanie ta tarcza podnosi naszą wytrzymałość. Potrzebna jest nam tarcza burzy do tego, także ze skróceniem czasu odnowienia. Może być również tutaj jakieś zmniejszenie kosztów zasobów, ale to jest główna statystyka skrócenia. Co będziemy mieli dodatkowo, to już nie ma większego znaczenia. Jeśli chodzi o broń, tutaj też dwie opcje. Broń ta musi mieć na pewno dużą szybkość ataku. Może to być na przykład świniobi, ze skróceniem oczywiście i z innymi defensywnymi statystykami. Ale możemy na przykład używać również zazdrosnej klingi, która powoduje, że mamy 100% szansy na trafienie krytyczne, gdy wrogowie dysponują pełnym zdrowiem. Co jakiś czas będzie to współpracowało z Solaniem, którego możemy używać w kostce, ale do tego przejdziemy za momencik. Także głównie na czym się musimy skupić, to aby broń miała skrócenie czasu odnowienia, szybkość ataku. Mogą być dodatkowo koszty zasobów, ale nie jest to konieczne. Tak jak wspomniałem o kostce, używamy w niej Solanium, z tego względu, że trafienia krytyczne mają szansę na stworzenie kuli zdrowia. Nie działa to może zbyt często i nie jest to zbyt miarodajne, ale tak na dobrą sprawę nie ma lepszego chyba itemu, który można w tej kostce użyć, bo ten barb tak na dobrą sprawę niczego więcej nie potrzebuje. W zakładce z pancerzem, tutaj wspomniałem o tym, że zamiennie używamy dwóch pasków. Natomiast jeśli chodzi o biżuterię, używamy obrączki potęgi. Ta obrączka potęgi została w tym patchu zboostowana, dzięki czemu po użyciu dzikiej szarży, tąpnięcia lub skoku przez 8 sekund odnosimy obrażenia zmniejszone aż o 80%, a praktycznie notorycznie cały czas używamy dzikiej szarży do poruszania się w trakcie gier. A teraz oddam głos Lady, która opowie wam troszkę o umiejętnościach, z jakich barbarzyńca korzysta oraz o tym, jak tych umiejętności używać. Przechodząc do umiejętności, jakie powinien posiadać nasz barbarzyńca, to jest tąpnięcie z runą wstrząsające tąpnięcie. Jest to skill, który będzie nam generował kulę zdrowia, które w przypadku party z szamanem pod ogniste nietoperze jest praktycznie niezbędne do tego, żeby zwiększać obrażenia naszego DPS-a. Kolejnym skillem jest starożytna włócznia. Ja używam zadziornego rzutu, ale są dwie szkoły, ponieważ można też używać harpuna.
Później pokażę Wam, jaka jest różnica między jedną a drugą umiejętnością. Następnie przezwyciężenie bólu z runą znieczulica. I to jest chyba jeden z najważniejszych skilli, których używa barbarzyńca, dlatego że to daje naszej drużynie praktycznie nieśmiertelność. Na co trzeba zwracać uwagę, gdzie rzucamy to przełamywanie bólu. Nie może być takiej sytuacji, że barbarzyńca leci przodem, zostawiając drużynę na spocie lub w trakcie przemieszczania się i przezwyciężenie bólu rzuci sobie gdzieś tam w lesie, tak? Zostawiając naszą drużynę bez odporności. Więc tutaj trzeba umiejętnie korzystać z tej umiejętności i rzucać zawsze wtedy, kiedy jesteśmy w zasięgu naszych sojuszników. Kolejną umiejętnością jest okrzyk wojenny i tutaj też możemy używać dwóch run. Jeżeli gramy w party z mnichem supportowym, który rzuca nam mantrę na uniki, wówczas lepiej jest używać runy wzmacniający gniew. Dlatego, że w przypadku przykładowo party z szamanem i nekromantą będą te postacie potrzebowały wzmocnienia pancerza. Ponieważ, jak już wspominaliśmy wcześniej, postacie z inteligencją mają zawsze niski pancerz, ponieważ inteligencja generuje do odporności na żywioły, więc ta runa będzie pozwalała na zwiększenie pancerza, a co za tym idzie, przeżywalności naszych DPS-ów. Druga runa to jest przestroga wirusa i to jest ta runa, która będzie nam zwiększała szanse na uniki. Ale tak jak wspomniałam wcześniej, uniki w party z mnichem otrzymujemy z jego mantry, więc o wiele korzystniej dla naszej drużyny wychodzi korzystanie z wzmacniającego gniewu. Kolejną umiejętnością jest cika szarża. Tutaj też można używać w zasadzie runy dowolnej. Ja używam mroźnej szarży, żeby naszemu DPS-owi, czy WD-kowi, czy nekromancie, czy jakiemukolwiek innemu, ułatwiać przejścia w trakcie przemieszczania się od spotu do spotu. Ale możecie też używać na przykład bezlitosnego ataku, co będzie nam skracało odnawianie naszej dzikiej szarży o 2 sekundy, jednakże z Setura Kora i tak otrzymujemy efekt wszystkich run, więc to będzie się nakładało automatycznie, a nasze mopki w trakcie przemieszczania się, jak mówiłam wcześniej, będą zamrożone i nasz biedny wódek na krótkich nóżkach będzie mógł swobodnie się przemieszczać. I ostatnią umiejętnością będzie zastraszający ryk z runą zawahanie. Tutaj chodzi głównie o to, aby zwiększać zadawane obrażenia naszym przeciwnikom. W skillach pasywnych używamy takich umiejętności pasywnych jak stalowe nerwy. Jeżeli gramy z tarczą i mieczem, o czym mówił Benny, wówczas również warto skorzystać z pasywki o nazwie tartą i mieczem, krwawe żniwo i inspirująca obecność. To są wszystko statystyki, można powiedzieć, typowo defensywne, które będą nam zapewniały przeżywalność. Kolejną rzeczą, do której przejdziemy, są nasze kamienie, których będziemy używać. O, widzę, że Benny ma ADHD, biega po mieście. Zobaczymy. O, biega. Kamienie, jakich używamy, to wieniec błyskawic. On będzie nam pomagał w pulowaniu naszych mobów do spota oraz zwiększał naszą szybkość poruszania się. Goko krzyk szybkości. To, o czym mówił Benny, że tutaj dobrze jest, jeśli barbarzyńca ma dużą tą szybkość ataku, bo tutaj głównie chodzi o to, jak szybko działa nasza włócznia. Oj, teraz Wam nie pokażę, ponieważ nie mam zasobów, ale to do tego przejdziemy później. Ostatnim gemem, jaki używamy, to jest toksyna. Tutaj chodzi o to, żeby zwiększać obrażenia naszego DPS-a. I jeśli generalnie macie wystarczającą ilość przeżywalności, wówczas w broń można sobie włożyć klejnot łatwości i chomikować doświadczenie.
Jeśli jednakże nie jesteście w stanie utrzymać się w trakcie rozgrywki, szczególnie na jakichś tam wyższych kryptach, wówczas można sobie włożyć w broń ametyst, który będzie nam przywracał punkty przy trafieniu. I to chyba tyle, jeśli chodzi o podstawowe wyposażenie i umiejętności, jakie powinien posiadać nasz barbarzyńca. Ja bym chciała Wam jeszcze pokazać alternatywną opcję, jeśli chodzi o barba supportowego, który jest ostatnimi czasy dość popularny. Jeśli chodzi o ustawienia, które właśnie widzicie, używane one są w rozgrywce z nekro z setem ratmy pod szkieletowych magów. One są używane głównie na tak zwanych szybkich gierach, opartych właśnie o jednego DPS-a. Jest to dość popularny bullet. Pytaliście o to, więc też postanowiłam tutaj wspomnieć krótko, jeśli chodzi o wyposażenie, ponieważ w zasadzie no dwie, trzy rzeczy będą się zmieniały w ekwipunku, a także parę skilli, ale o tym za chwilę. Mhm. Czyli zmianie ulega nam pancerz oraz broń. Już nie mamy pancerza z setu Reakora, a zamieniamy na zestaw Borna. Czyli tutaj z Borna mamy pancerz oraz broń. Tutaj chcemy uzyskać przede wszystkim premię z setu do 3, czyli skracanie odnawiania wszystkich umiejętności o 10%. Zmianie ulega też jeden z ringów. Tutaj ja akurat nie wyrzuciłam sobie Oculusa, dlatego że redukcja jest dla tego setu o wiele ważniejsza niż to, żeby boostować, ale o tym powiem za chwilę, dlaczego tak jest. Zamieniamy sobie na Pierścień Królewskiej Wspaniałości, dlatego żeby w dalszym ciągu utrzymywać premię z Reakora do 4 oraz premię z zestawu Borna do 3. W skillach też zmieni nam się tąpnięcie, ponieważ w party z nekromantą pod ratmę nie potrzebujemy, żeby barb nam produkował kulki, więc tąpnięcie zamieniamy na rozprucie z runą okaleczenie. Chodzi o to, żeby o 10% zwiększać obrażenia ze wszystkich źródeł ataku przeciwnikom, którzy są wyziębieni. Włócznie zamieniamy na umiejętność sprint z runą farsowny marsz. Tutaj chodzi o to, żeby zwiększać szybkość poruszania się naszej drużyny, której będziemy używać podczas przemieszczania się między jednym a drugim spotem. Pozostałe skille generalnie zostają bez zmian. Tutaj zmieniła się jedna z umiejętności pasywnych na zabobony. Tutaj bardziej chodzi o to, żeby zwiększyć naszą przeżywalność w trakcie rozgrywki. W kostce również będzie delikatna zmiana, jeśli chodzi o wyposażenie broni. To możemy sobie użyć Ingeoma, żeby jeszcze szybciej skracać nasze umiejętności. Co jest ważnym ustawieniu na ratmę, to zasięg podnoszenia kul zdrowia. Ja tutaj mam w tym momencie 17 metrów i to jest w zupełności wystarczające. Nie wiem, dlaczego panuje taka powszechna opinia, że barb tutaj w tym układzie powinien mieć no, maksymalną ilość dostępnego zasięgu. 17 metrów, jeśli jesteście w miarę ogarnięci, jeśli chodzi o gameplay barbem, to jest w zupełności wystarczające, żeby zbierać w szybki sposób, dostarczać zasoby naszemu nekromancie. Więc jeśli ktoś Wam mówi, że 20, no moim zdaniem 17 jest w zupełności wystarczających. Barb jest na tyle mobilny, na tyle szybki przy tym ustawieniu, że spokojnie i z takim zasięgiem poniżej 20 metrów jesteście w stanie te kulki zbierać. Jeśli chodzi o gemy, gemy zostają dokładnie takie same, jakich używalibyśmy w przypadku klasycznego ustawienia. Oczywiście tutaj mogą dochodzić jakieś zmiany, dlatego że przy ustawieniu
party na jednego DPS-a są trzy supporty i każdy z tych supportów będzie posiadał któryś z gemów, który będzie zwiększał te obrażenia, tak? Na pewno toksyna jest nam tutaj potrzebna. Tak jak mówię, no Gokok ewentualnie, jeśli macie problem z przeżywalnością, zamiast Gokoka czy wiązki błyskawic możecie użyć też alteracji. No i w broni ta sama sytuacja. Możemy troszkę oszukiwać i zbierać wyższe doświadczenie za pomocą klejnotu łatwości, albo nastawić się stricte na przeżywalność, używając naszego ametystu. I to by było pokrótce tyle. Tutaj ja sobie zmienię szybciutko, albo i nie, szybciutko, na standardowy. I pójdźmy w teren. I idziemy, tak, idziemy w teren. No na U13 to będzie nam tu ciężko cokolwiek zabić, ale tu chodzi o sam fakt tego, żeby pokazać, jak to działać. Czekajcie, to by było jakieś fajne zagęszczenie. No co, na jedyneczce chyba. Kotlina chyba, tak myślę. Albo tak. Sale agonii mogą być. Nie, kotlina jest szersza, tam nie będę się, że tak powiem, między ścianami obijać szarżą. Okej. I teraz tak, no tutaj chcemy boostować, tu będę boostować mojego barba supporta drugiego. Halo, halo, nie jesteś barbie. Ważne jest to, żeby okrzyki i iPik był rzucony w pobliżu naszego sojusznika. Jeśli chodzi o włócznię, której używam, włócznie używamy po to, żeby ściągać nasze mopki do spota, w którym będzie się cała akcja tworzyła. I tak, ja używam włóczni z zadziornym rzutem, czyli ja przerzucam, pod warunkiem, że murek mnie nie blokuje, przerzucam moby za siebie, tak? Czyli tak jak widzieliście przed chwilą, one zostały po prostu wciągnięte do spota i przerzucone za plecy przez mojego barba. Będę używał, chyba jak dobrze pamiętam, harpunu. Harpun będzie przyciągał do nas, tak? Czyli tak jak ja staję sobie gdzieś na granicy spota i wtedy używam tej włóczni, wrzucając te nasze moby do spota, które będą wciągnięte przez mnicha, tak Benny, stojąc w spocie, używając harpuna, będzie je przyciągał do siebie, czyli musi stricte stanąć w tym spocie, żeby ten mob tam wpadł. No mówię, tutaj jest dowolność, to jest jak jest wam wygodniej grać, jeśli chodzi o pulowanie mobów. Co jest ważne, jak już mamy duży spot, tak, już sobie zredukuję, tąpnięcia używamy w samym środku tego spotu, tak, żeby, zobaczcie, co się dzieje, żeby te nasze kule wypadały w bardzo dużej ilości, ponieważ wódek jest wiecznie nienajedzony i tych kulek potrzebuje od groma, tak, jeżeli sobie gdzieś na przykład uderzymy, już sobie zredukuję, uderzymy tutaj, no to tych kulek wypadnie zdecydowanie mniej. Chyba Benny mnie tutaj sabotował. Mhm. A z samego spota tych kul będzie produkowało się, zobaczcie, bardzo dużo. Oczywiście to zależy od zagęszczenia mobów, które mamy w spocie. Jeśli chodzi o używanie okrzyków i IP-ka, tak jak mówiłam wcześniej, no trzeba brać pod uwagę to, żeby używać tych umiejętności konkretnie w spocie, tam gdzie jest nasz DPS, tak? Bo oprócz IP-ka musimy też zapewnić i szybkość poruszania, tylko nam się odnawiają te umiejętności w zasięgu naszych sojuszników, używamy sobie tych umiejętności. Co jest ważne przy przechodzeniu, o czym wspominałam, ja tutaj zaraz wam pokażę, tylko Benny już wyczyścił chyba całą mapę i nawet nie ma jak zaprezentować. Okej, ja ich sobie szarżuję, o proszę zobaczyć, i one stoją w miejscu przez chwilę, co wtedy ułatwia naszemu wódekowi, czy nekromancie, czy innemu DPS-owi przejście ze spota na spot. Czyli w trakcie przemieszczania musimy pamiętać również o rzucaniu okrzyków, żeby z naszego pasa okrzyk wojenny, żeby zwiększył szybkość ruchu naszych DPS-ów, tak? Czyli żeby to przejście między jednym a drugim spotem odbywało się w miarę płynnie i szybko. Jeśli chodzi o to, jakim sposób rozgrywamy naszym
naszym barbem supportowym pod nekromantę. Tutaj jeśli chodzi o okrzyki czy przełamywanie bólu, jest dokładnie ta sama sytuacja. Dodatkowo rzucamy przy przemieszczaniu się tutaj ten sprint, tak? Czyli tutaj to będzie miało oddziaływało na naszych sojuszników i też będzie dodatkowo wzmacniało szybkość poruszania się. I do tego, jak już jesteśmy w spocie, powiedzmy, już mamy taki przepiękny spot przygotowany, to wówczas używamy okaleczenia, tak? Czyli tego rozprucia naparzamy sobie tym rozpruciem, żeby zwiększać obrażenia. O, proszę, ten spot to nawet się zabije do jutra może. I tutaj głównym zadaniem tego supporta jest rzucanie tych naszych wszystkich okrzyków, przełamywania bólu, dodawania do obrażeń i zbierania sobie kuleczek. O, cyk, zobaczcie, jak się tutaj wchłonęły. I też oczywiście musicie zwracać uwagę, gdzie jest wasz DPS, dlatego że jest to jedyny DPS i te kulki muszą być zebrane w niedalekiej odległości od DPS-a, żeby zostały przywrócone zasoby i mógł produkować nam naszych szkieletowych magów, które będą tutaj robiły robotę. Tak? O, czyli nekromanta supportowy, w tym przypadku nekrobarb, którym jest Penny, będzie produkował kulki, a my sobie ciach, wyskakujemy, ciach i zbieramy co jakiś tam czas. Pamiętając o rzucaniu okrzyków, jak tylko one się odnowią i co najważniejsze, przełamywania bólu. Tutaj barb supportowy w tym ustawieniu z nekromantą jako jedyny DPS na szybkie rifty generalnie nie poluje mobów. Dlatego, że nie mamy tego harpuna i tych mobów tak naprawdę nie da się ściągnąć do spota, to już jest zadanie wtedy naszego mnicha supportowego. Ok, i to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy poradnik. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, to prosimy łapki w górę. A jeśli chcecie zobaczyć więcej, subskrybujcie nasz kanał. Dzięki bardzo, trzymajcie się, pa, pa.